Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu poświęconym edycji zdjęć. Niestety zamiast pleneru, który pierwotnie planowałem i pokazania Wam Canona RF 100 mm makro w akcji, musiałem zrezygnować, ponieważ w piątek kompletnie rozłożyło mi plecy i właściwie nie bardzo mogę się ruszać. Siedzę też z wielkim wysiłkiem. Tym bardziej nie mam mowy o tym, żeby zarzucić na plecy mój ponad 20-kilogramowy plecak. Ale myślę, że ten tutorial będzie interesujący szczególnie dla osób, które mają problemy z tym, że wykonując zdjęcia, któryś fragment zdjęcia jest mocno niedoświetlony. No jak wtedy przeprowadzić edycję takiego zdjęcia? A to wszystko na podstawie fotki, która bardzo Wam się spodobała, jednej z tej serii o wrzosowiskach. Także zapraszam. Wielokrotnie Wam mówiłem, że jeżeli fotografujemy w takich warunkach, gdzie mamy dosyć intensywne światło, a z drugiej strony jesteśmy na przykład gdzieś w okolicach ściany lasu czy w górach, gdzie mamy z kolei pierwszy plan w dość mocnym cieniu, to nie wykorzystując takich technik jak bracketing, czy chociażby nie wykorzystując filtrów gradientowych, połówkowych, szarych, będziemy mieli problem polegający na czymś takim, że tak jak na tym zdjęciu, które tutaj widzicie, to jest surowy RAW z Canona EOS R5, będziemy mieli dość ładnie naświetlone światła, bo tak to zdjęcie było naświetlane, a z kolei bardzo mocno niedoświetlone cienie. Natomiast prawda jest taka, że z jednej strony możemy stosować te różnego rodzaju techniki, o których mówiłem, a z drugiej strony dzisiejsze aparaty naprawdę mają tak fantastyczną rozpiętość tonalną, że właściwie bez żadnego problemu odzyskamy te detale nawet przy tak mocno niedoświetlonym zdjęciu. Ja myślę, że tutaj brakuje nam jakiegoś jednego do półtora stopów światła w cieniach, ale zobaczmy, jak takie zdjęcie edytować. Pamiętajcie przy okazji o tym, że wydobywając te cienie, w zależności od aparatu, matrycy, z którą pracujecie, może się na tym zdjęciu pojawiać mniejszy lub większy szum. Natomiast również to, co bardzo często podkreślam, to jest fakt, że ten szum na zdjęciach, nawet przy fotografowaniu w bardzo niskim ISO, tym natywnym dla danego aparatu, te ziarenko tam się pojawi, szczególnie tak jak tutaj, co za chwilę zobaczycie, wtedy kiedy w plenerze jest po prostu mgła, wtedy kiedy w powietrzu mamy kropelki mgły, kropelki pary wodnej i one powodują, że na tych zdjęciach mimo wszystko jest widoczna taka kaszka. To nie jest taki klasyczny szum wynikający z tego, że wyciągamy zdjęcie mocno z cieni, tylko to jest po prostu kaszka taka, która jakby na fakturze naszego zdjęcia po prostu wygląda nieco podobnie do szumu. Więc zobaczmy, co możemy tutaj zrobić. Klasycznie wygląda to w ten sposób, że ja już podczas importu mam ustawione, włączone usunięcie aberracji chromatycznej plus włączoną korektę profilu obiektywu, więc tutaj już nie muszę robić. Tutaj ta aberracja chromatyczna właściwie nie powinna być jakimkolwiek problemem, ale zacznijmy od tego, żeby, no właśnie, wydobyć te cienie. Możemy to zrobić naprawdę na wiele sposobów, ale pierwszą rzeczą jest po prostu przesunięcie suwaka shadows w prawą stronę na plus. No jak widzicie, momentalnie z tego zdjęcia wychodzi więcej detali, no ale tutaj nie poradzimy sobie dodatkowo bez wyciągnięcia ekspozycji. No i ja tutaj myślę, że śmiało mogę zastosować mniej więcej 1 EV do góry i powinno być znacznie, znacznie lepiej. Jak widzicie, tych detali widać już dokładnie tyle, ile ich potrzebujemy. Więc to, co na pierwszy rzut oka widać, odnosząc się do tego, co powiedziałem chwilę wcześniej, rozpiętość tonalna dzisiejszych matryc jest taka, że rzeczywiście bez problemu powinniśmy te nawet pojedyncze, mocno niedoświetlone ekspozycje być w stanie wyciągnąć. No ale dobra, kontynuujmy. Pamiętajcie, że wyciągając tą ekspozycję tak mocno, w naturalny sposób prześwietlimy z kolei światła, bo tutaj ten problem się pojawi. Aczkolwiek, jak widać po histogramie, te światła tutaj wyglądają całkiem w porządku, więc nie powinniśmy mieć z tym żadnego problemu, ale na wszelki wypadek minimalnie
ściągnijmy sobie highlights'y w dół. Gdzieś o 50 jednostek, myślę, że to będzie jak najbardziej w porządku. Tutaj balans bieli miałem ustawiony na, jak widzicie, 5000 kelwinów mniej więcej. Natomiast to słońce, które doświetlało tą łąkę, było, co widać tutaj w tej partii kadru, mimo wszystko dosyć ciepłe, więc myślę, że 5500 kelwinów będzie tutaj absolutnie poprawną wartością. I zresztą ta prawa strona, gdzie to światło wpadało najbardziej, to na innych zdjęciach, które robiłem wtedy, widać zdecydowanie mocniej. Ono było właśnie takie ciepłe, więc tutaj jak najbardziej to pasuje. Teraz kolejna rzecz, którą warto zrobić na tego typu zdjęciu, to ja oczywiście minimalnie podnoszę sobie Vibrance, tak jak wielokrotnie podkreślam, rzadko używam takiego globalnego suwaka saturacji. W tym przypadku nieco dodam Clarity. Ono daje taki efekt, że ponieważ mamy na tym zdjęciu mgłę, to ta mgła po dodaniu Clarity jest nieco mocniej wyeksponowana. Natomiast jeżeli wciśniecie klawisz Shift i zaczniecie właśnie powiększać to zdjęcie, to jest kilkaset procent w tej chwili, to tutaj ujawnia się ta kaszka, o której mówiłem wcześniej, ale tak jak powiedziałem, nie należy się tym przejmować. Tak po prostu w tego typu warunkach się dzieje i to jest rzecz absolutnie normalna. Ja wręcz tego typu fakturę akceptuję jako coś normalnego na tego typu zdjęciach, wtedy kiedy mamy mgłę, i w ogóle się tym nie przejmuję. Ja nie będę tutaj się bawił w usuwanie drobnych rzeczy takich jak to, gdzie zostawiłem drugi statyw i jak widać został on w kadrze, ale jeżeli macie ochotę, to oczywiście za pomocą Spot Healing Brusha, który sobie nieco pomniejszamy do rozmiarów tego statywu. Jak widzicie, możemy to sobie elegancko pousuwać i problem znika. Natomiast warto zadbać o to, żeby tego typu rzeczy się nie pojawiały w naszym kadrze. Myślę, że tak na szybko tyle wystarczy. W Photoshopie można to oczywiście zrobić precyzyjniej. W tej chwili będziecie zwracać uwagę na to miejsce, ale zapewniam Was, że nikt poza Wami nie będzie świadomy, że tam coś się wydarzyło. No i dobra, i teraz co dalej możemy z tym zdjęciem zrobić? Ponieważ ja chciałbym jeszcze zobaczyć trochę więcej tego, co jest najważniejsze na tym zdjęciu, czyli wrzosowiska. Trzymając klawisz Shift narysuję sobie tutaj ten filtr gradientowy i dla tego filtra gradientowego, który wyzeruję podwójnym klikiem, klikając sobie tutaj na etykietę Effects, tu znowu podciągnę troszeczkę cienie, ale nie za dużo, żeby nie przesadzić. Pamiętajcie, że te sceny są jednak dość mocno kontrastowe. Nasze oko też tak to widzi i w związku z tym nie warto tutaj przesadzać. Cały czas patrzę na histogram, cały czas widzę, że dominująca jest składowa kanału niebieskiego i ponieważ to była taka pora, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie godzina 6-7, czyli zaledwie jakieś 20 minut po wschodzie słońca, więc to normalne, że taka sytuacja może mieć miejsce. To, na co chciałbym też zwrócić Waszą uwagę, że w tego typu warunkach będziemy mieli, no mamy klasyczne światło z tyłu, więc będziemy mieli dość mocno niedoświetlone korony tych drzew. No to jest jedna recepta, jedna z wielu, ale ja wykorzystuję do tego na przykład filtry kołowe. Ustawiam je w ten sposób, żeby maska działała do środka. Używam suwaka Feather, żeby tą maskę zmiękczyć. Natomiast używam też parametru Luminance, czyli tą maskę ograniczam wyłącznie do cieni, żeby ten filtr kołowy nie działał mi tutaj w światłach, więc ograniczę to do cieni. Znowu wyzeruję ten filtr i rozjaśnię sobie cienie. Mogę też nieco podnieść ekspozycję. Jak widzicie, dostaję taki fajny klimat związany z tym, że podbiłem te światła, podbiłem te cienie. Te cienie może ciutkę mniej. Niech te drzewa mimo wszystko zostaną w kontrze. I teraz ten filtr sobie zduplikuję i przeniosę go też tutaj na te dwa drzewa. On de facto obejmie te drzewa swoimi krawędziami. Overlay jak włączymy, to widzicie, że ta maska jest taka dosyć miękka, więc tu żadnych takich dziwnych rzeczy typu artefakty nie będziemy mieli, a mimo wszystko nieco te drzewka wydobędziemy. No i teraz popatrzmy, zdjęcie przed i zdjęcie po, różnica jest dramatyczna.
czy drastyczna. Tu minimalnie mi wystaje taka gałązka, więc ponieważ tego nieba jest tutaj ciut za dużo na tym zdjęciu, ja mogę je nieco skropować. Pamiętajmy o tym, że to jest matryca 45 megapikselowa, więc nie ma żadnego problemu, żeby tutaj niewielkiego kropa zrobić. Dodam jeszcze jeden filtr kołowy, bo zawsze na takich zdjęciach można minimalnie podbić tą mgiełkę, a robimy to w bardzo prosty sposób. Znowu robimy sobie inwersję tego filtra kołowego i nieco przesuwamy suwak Dehaze w lewo. Minus 10 jednostek, myślę, że tutaj w zupełności wystarczy. Można też dodać ciutkę clarity. Jak dodamy za mocno, no to uzyskamy taki paskudny efekt, ale jak dodamy tego clarity 5 jednostek mniej więcej, to będzie to wyglądało naprawdę fajnie. I teraz w zależności od potrzeb możemy też tą mgłę ochłodzić, nieco ocieplić. Dwa punkty na suwaku temperatury, czy też balansu bieli, jak kto woli, w zupełności wystarczą. No i popatrzcie, to zdjęcie już nabiera takiego fajnego kształtu. Natomiast ja jeszcze przejdę do panelu HSL, żeby nieco to wykończyć, że tak powiem. Mianowicie chodzi mi tutaj o kwestię tych wrzosowisk. No i tu możemy je nieco rozjaśnić właśnie w ten sposób, że dla barwy purple i magenta nieco zwiększymy wartość parametrów luminance. Możemy też wzmocnić barwę w sensie saturacji dla tych dwóch barw i nieco je jakby zbalansować, przesuwając fiolet bliżej magenty. I dzięki temu to wrzosowisko takiego popa dostanie tutaj. I to, co jeszcze chcę zrobić, to wybrać pędzel, dość mocno go powiększyć i sobie tym pędzlem przeciągnę tutaj po tych wrzosach. On w tej chwili jest ustawiony tak, jak jest, ale to za chwilę skorygujemy. Kliknę dwukrotnie etykietę Effects i to, co zrobimy teraz w drugim kroku, to dodamy sobie maskę, wybierzemy kolor, następnie tą pipetkę i zaznaczymy sobie zakres kolorów, dla którego chcemy, żeby ta nasza maska, żeby ten nasz pędzel zadziałał. No i teraz zaznaczamy te barwy, ten kolor, który gdzieś tam jest związany z naszymi wrzosami. I to, co zrobimy w tej chwili, to popatrzcie, podniesiemy trochę shadowsy w ten sposób i dodamy jeszcze nieco saturacji, ale widzę, że jedną z tych pipetek trzeba przesunąć gdzieś bliżej takiej barwy, właśnie gdzieś tu. To możemy, trzymając klawisz Option, odjąć. I w ten sposób wyeksponowaliśmy nieco mocniej te wrzosy. Tu jeszcze można pooperować balansem bieli, ale ja nie będę tego robił. Tej saturacji jest troszkę za dużo. Naciśnijmy Done i teraz jeszcze wróćmy do naszego panelu HSL. I właśnie, jeżeli nie przesadzimy zbyt mocno z saturacją, to będzie to wyglądało absolutnie w porządku. A przy okazji jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, trochę rozjaśnić ten dół tego kadru. Czyli tak naprawdę do rozjaśniania dołu tego kadru wykorzystujemy z jednej strony suwaki ekspozycji, z drugiej strony wykorzystamy suwak shadows, te globalne, a dodatkowo możemy też do tego wykorzystać te lokalne zmiany, które możemy dokonać chociażby w panelu HSL. Możemy ich też dokonać w panelu Color Grading, ale tego nie będziemy tutaj robić. Ja jeszcze jedną rzecz, którą tylko zrobię, to wskoczę na krzywę do barwy czerwonej, do kanału czerwonego i całość ocieplimy, a z drugiej strony wskoczę do kanału niebieskiego i z kolei całość sobie przesuniemy bliżej tego koloru żółtego, bliżej tej barwy żółtej. No i teraz jeszcze ogólna korekta balansu bieli. Te 5500 wychodzi w tej sytuacji zbyt ciepłe, ale myślę, że te 5250 będzie w porządku. Nieco zmniejszam nasycenie i jeszcze dodajmy trochę kontrastu do tego zdjęcia. Tu gdzieś nam klipuje w tej chwili ta fotka, więc ucieknijmy
Ucieknijmy sobie z całością, przejdźmy jeszcze na chwilę do krzywej tonalnej, do czerwieni. I o właśnie, troszeczkę za dużo tego było. Teraz jest w porządku. Finalne zerknięcie na ten kadr. Myślę, że coś takiego jest świetne. Teraz przejdźmy do detali. Nieco zredukujmy szum. Wyostrzanie gdzieś tam. O, mniej więcej w tym obszarze, żeby go za dużo na niebie się nie pojawiało. I ostatnia rzecz, panel efekt. Minimalnie dodajemy winiety, przesuwamy punkt środkowy. I myślę, że w tej chwili to zdjęcie jest gotowe. Zdjęcie przed edycją wyglądało w ten sposób, zdjęcie po edycji wygląda w ten sposób. Jak widzicie, nawet wtedy, kiedy ze względu na charakterystykę sceny, na dość dużą rozpiętość tonalną między światłami i cieniami, zdjęcie w zależności od tego, czy będziemy naświetlać na cienie, czy na światła, może być mocno niedoświetlone lub też prześwietlone. Te prześwietlone zdjęcia nieco trudniej jest odzyskiwać, jeśli chodzi o detale w światłach, więc albo stosujemy ETTR-a i wtedy musimy uważać, żeby nie prześwietlić, bo wtedy informacji nie odzyskamy, albo właśnie możemy zdjęcia w cieniach nie doświetlić, a dzięki temu, że mamy fantastyczne matryce, że mamy świetne parametry naszych dzisiejszych aparatów, to później bez problemu te wszystkie szczegóły możemy na zdjęciu odzyskać, chociażby w Lightroomie. Może to być dowolne inne oprogramowanie do edycji RAW-ów. Tyle na dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zasubskrybujcie. Zapraszam na Instagrama i czekam na wasze komentarze. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, na razie.